Pupkiller 4. Oho. Po śmierci Pupkillera to wszystko się dzieje fabularnie dobrze. Po śmierci Pupkillera ludzie są spokojniejsi i mogą srać w spokoju znów. Ale fanatyk postanawia imitować tego strasznego zabójcę. Ja pierdziele. Today I bring you great news. Once again we can shit in peace. The killer who killed so many people simply because they didn't flush. The monster that threw literal shit at people, popularly known as the poop killer, is finally dead. Yes. And we may now rest easy knowing that we will no longer be judged for the way that we shit. Tak, tak. We hope that this monster burns in hell. Thank you for tuning in. My name is Hayden, and this was the 9 o'clock news. Dzięki za newsy, stary. Ale widzieliśmy to we wstępie. O, to ja. Copycat. Aha, to jest ten zły. Oh, będę kontynuował twoje dzieło, mistrzu. Co jest grane. Zaczynamy, Pupkiller 4. To najlepsza część, tak? Zobaczymy zaraz. Czemu tu są dildosy 50% przecenione po prawej? Czekaj, czy ja jestem pracownikiem sklepu BDSM? Okej. Okay. XXX Shop. Ta? Dobra. Erotyczne akcesoria, ale numer. Dobra, witam, dzień dobry. Gregorio i Lino. O. Ja pierdolę. Po co ja to podniosłem? A, dobra, okej. Okay. Jest git. Trzymaj się. Myślę, że dzisiejszy wieczór będzie dla nich bardzo długi. Ha, ha, ha. Ale śmieszny dowcip, stary. Mega dobre. Bo co, jest długi k***as. Ty, a tu co? Oż, k***wa. Dzień dobry. Czemu Remigiusz Maciaszek przeszedł do seks shopu? No, słucham, co by pan chciał? A, aha. Gejowskie p***o. No, spoko, oglądasz co chcesz, nie? Miłego. Odpalę se radio. Don't worry, be happy. Aha. Mega hasło na seks shop. Powaga, powaga. Mam nadzieję, że tu nie przyjdą ludzie, którzy będą chcieli się pytać o asortyment i będę musiał im o nim opowiadać. Nie zamierzam tego robić. O, tutaj generalnie ma pan maskę niedźwiedzia, może się pan poczuć jak w Baldur's Gate'cie, wyjechać jakiegoś frajera, k***a, rozumie pan. Tutaj są kajdanki, żeby panu nie spi***olił, ewentualnie może go pan pobiczować, a potem zlizać krew z jego pleców, tak o k***a, mik, mik, mik. Dobra, co tam Karim? Ej Karim, a ty nie przychodziłeś po zioło ostatnio? Należy wskazać, że istnieją badania, które wskazują... Hmm? Że średnia długość aktu seksualnego u mężczyzn trwa od 3 do 7 minut, więc chyba nie taka długa noc. Od 3 do 7 minut? Ja p***ole, to nawet reklam na YouTubie nie wciśniesz. Dobra, bicz kupiłeś. O k***a. No dobra. No to już coś ciekawszego faktycznie. Dobrej nocy. Ty bez kitu 7 minut to jakieś lata praktyki, k***a. Bije żonę Sigma? Nie bije żony. O, policjant idzie. Panie, ale... My tylko puchowe kajtanki mamy. To nie wiem, czy dobry sklep wybrałeś. Federico. A, ty po filmy. Okej. Okay. Po pałę przyszedł. Okej, okej. Dobry. Okej, okay. to już widzę, że ten. Śladami Remigiusza, tak? Śladami Remigiusza. Miłego seansu. Ile to ma endingów? Zależy, czy grasz 3 czy 7 minut. Ty, a w telewizji? No dobra, to już żeśmy oglądali. Dzień dobry. Co pan kupuje? O cholera, no i widzisz, tutaj już tak jakby, no, kurczę, rozumiem kierunek, furasie, może lubi? Nie, no nie będziemy king shame'ować, nie? Prosta sprawa. Kajdanki. Mamy czerwone i czarne. Kurczę, czemu nie ma różowych w zasadzie? Gimper? Trzymaj się, Tomek. O kurwa! No idzie się o kompleksy przyprawić. Człowieku, to w Quo Vadis było, że chrześcijan na pal nabijali, ale... Nie wiedziałem, że ktoś może takie fetysze mieć. Jak ty się nazywasz? Buff boy. Aha. Dzień dobry. O k***a. Dobra, trzymaj się, miej zabawy. Pominę fakt, że to jest większe od twojej nogi, k***a. O mój Boże. Gdzie on to włoży? Nie wiem, stary, nie zastanawiałbym się nad tym. Ja sądziłem, że Pupkiller się już bardziej odkleić nie może po tym ćpaniu, nie? Ale może. Dobry, co tam słychać? Wyglądasz tragicznie i masz jakieś po... zdjęcie PDF-a wyklejone na twarzy. Dobry wieczór, jak mogę pomóc? Nie no, nie mów do mnie, mój drogi. Muszę skorzystać z toalety. Bardzo chce mi się siusiu. A, spoko. Proszę ten. Proszę mnie wezwać, jeśli czegoś potrzeba. Zesrał się! Ty kurde, siku tylko! Co to p***z w ogóle? I gdzie masz koszulkę? A, p***z. Proszę spuść wodę. No i co, fajnie było? Ty szmato. No, zapchana, cholera. Shit.
Well shit, to nic. Ty, on nawet rąk chyba nie umył. On po prostu się zesrał i poszedł. Nie zostawił nawet na piwku. Nawet nie kupił dildosa, żeby chociaż zapłacić za cokolwiek. No nie wiem. Ja pierdziele. I co ja teraz mam zrobić? Ja cię kręcę. Nelson, ale masz Irokeza, ziomek. Jakie plany na dzisiejszy wieczór? Aha, no jeden gość miał podobne, ale nieco większe plany. Trzymaj się, dobrej nocy. Domowej produkcji coś tu jest i zastanawiam się, co to. A czemu tak szeroko buzię otwierasz? Aware. Jakie plany na dzisiaj? Aha, no już dwóch miało wcześniej. Ty, no dobra, ty, nie jest tak strasznie. Puffkiller chyba do mnie nie przybędzie. Mam wrażenie, że się nie szczaił, bo zamknąłem kibel, więc zapach nie dolatuje i on się nie orientuje, że kibel został zapchany. Jesteśmy bezpieczni. A może Puffkiller po prostu jest, nie wiem, na przykład homofobem i się boi tu wejść. Kto wie? Oho. Idzie jakiś agent. Dobra, witam. Niezły strój kąpielowy. Beach, tak? No dobra, trzymaj się. Trzymaj się. O kuźwa! Jednak przybył. Zabiję każdego, kto nie spuści! W tym sklepie akurat bardzo dużo się spuszcza, ale akurat nie kibel. Nie jesteś Puffkillerem, on nie żyje! O nie. Czy to ten słynny rzut gównem? Fałszywe slow motion. Co jest? Co się dzieje? O co chodzi? What? Co to... Czy powstał kuźwa z grobu piekielny Puffkiller prawdziwy? Ghost Rider! Kto jest tym skurwysynem, który mnie się pode mnie podszywa? Ej, ale trzeba przyznać, że design płonącego kibla jest całkiem niezły. Dobra, jednak mogło się bardziej odkleić znowu. W samo południe! Kto wygrał? Co się kurwa stało? O ja pieprzę. O, to nieźle osrany sklep. Będziemy mogli to pozbierać do tego, do słoika i sprzedawać jako lubrykant. Jakiś biznes z tego się ukręci. Chyba przybył z piekła, żeby zabijać znowu. O nie, fałszywy Puffkiller się wykraczył. A gdzie jest prawdziwy? Gdzie jest Ghost Puffkiller? Bezdomny. Ale śmierdzi. Gdzie jesteś, Puffkillerze? Nie boję się ciebie. Nie boję się ciebie ani trochę. Pokaż się! Oho. Powróciłem, Billy! I wygląda mi na to, że twoja toaleta jest pełna gówna. Spróbuj uciekać, zarapuj, albo walcz używając dildo. Odpowiedź jest tylko jedna. Dobrze, że wziąłem to, co ma najwięcej damage'a. Ładuję! Iść! Dobra, stary, myślisz, że wygrasz tym gówienkiem z gigafiutem? Dobra, nara, frajerze. Puffkiller został tak załatwiony, że już nigdy nie będzie mógł normalnie się wysrać. Trzeba sprawdzić normalny ten, resztę endingów. Rapujemy. Co jest? O, kuźwa. Nie! Nie! LeBron jump. Dobra, i teraz sprawdzamy ucieczkę zwykłą. I co, pewnie rzuci mnie gównem, no umówmy się, pewnie tak będzie. Prawdziwe slow motion. Oho, czy on nabije strzelbę gównem? Tak. Z każdą grą lecimy coraz lepiej. Oho. Wygląda, jakby celował mi w dupę. O, teraz w głowę. O nie. O nie. Nie. Ostre to gówno, cholera. Dalej jestem dobry w strzelaniu. Powstał z piekieł bram. Czy teraz znowu będzie nas prześladował? Zobaczymy. Dowiemy się w kolejnych częściach Puffkillera. Chyba, że po tym incydencie dildowym mnie zbanują.